Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 7 marca, około godziny 14. No i jak widzicie, dzisiaj wyjechałem bronować. Akurat widzę, że kolega też tutaj obok mnie robił, właśnie skończył. Wraca chyba już do domu. RSM-ował Ursusem C330M oraz opryskiwaczem Biarcki. Ursusa oczywiście mogliście zobaczyć na vlogu. U mnie na vlogach, w filmikach. No patrz, to jaki kurde jeszcze, jaka gałąź się wzięła. Tu gdzie odrzucić, na bok. No wszystkie dziadostwa, jakie po prostu są tutaj obok tych krzaków, w ogóle to wszystko się bronuje, no bo ząb 20 łapie i się robi po prostu dziadostwo. Ważą bronioki i się włóczą. Ja lecę na kolejne pole. Tutaj właśnie skończyłem. Robiło się strasznie ciężko z powodu, że jest mokro. Popadało trochę, jak widzicie, ziemia jest namoczona. Popadało. No i cóż, chcę to przebronować, żeby to trochę obwiało. I będziemy siać w następnym tygodniu, z tego co mi się tam wydaje, z tego co tam brat mówił. Będziemy coś działać. Ja oczywiście jak zwykle opuściłem sobie szkołę. Akurat mam taki dzień, że mogę znowu w pole na cały dzień, ile się tylko da robić. Dzisiaj rano jeszcze byliśmy ze świńmi. Oczywiście trzymamy jeszcze świnie, nie likwidujemy. Raczej likwidować nie będziemy, ponieważ z tego co non-stop się ino słyszy od skupujących, to świnie ludzie likwidują. No po prostu duże gospodarstwa, które już od kilku lat były nastawione na produkcję świń, naprawdę miały po kilkaset tysięcy świń, również likwidują świnie. Dla nich to jest nieopłacalne. Wolą po prostu iść na tiry, jeździć i mają czyste pieniądze, niż po prostu robić koło tych świń i mieć z tego, no, tak naprawdę wielkie je, bo żeby wyciągnąć z tych świń taką wypłatę, no to trzeba po prostu ich masę sprzedać. A tak to cóż, idą do roboty, zarobią, mają spokój. Nawet się słyszy, że non stop ludzie likwidują, likwidują. My niestety nie chcemy likwidować, ponieważ no kiedyś z czasem przyjdzie taki czas, że ta cena tych świń z powrotem wróci. Będzie po prostu normalna. Będzie po prostu normalna i no, ktoś na tym w końcu skorzysta. Dlatego warto jeszcze, no, naszym zdaniem, trzymać te świnie, jeszcze koło tego robić. No, po prostu trzeba mieć trochę tego, trochę tamtego, by jakoś to się móc utrzymać z tej gospodarki. Przyjechałem akurat tu na to pole, ponieważ to są mega fajne widoki, jak zawsze w Książu Wielkim koło stawów. A to pole jest naprawdę mega przerąbane, jak sami widzicie na różnych vlogach z tego pola. Zbyt szybko się te brony rozkładają, strasznie szybko, jest po prostu problem. Jest mega po prostu problem, ciężko jest tutaj w ogóle wyjechać na to pole, cokolwiek na tym polu tutaj zrobić, ale mimo wszystko robimy, zbieramy, coś z tego zawsze wyciągamy. Wiemy na wszy.
mocna góra. Dobra, bo trują to będzie za długo moim zdaniem. Ma to iść. Ta górka akurat jest chyba najgorsza z najgorszych, jakie tutaj mamy. Dlatego właśnie postanowiłem, że akurat tutaj nagram. Tak, szósteczka sobie mruczy. Tak, to w zatorze oczywiście syf jest dookoła. Widać nawet, gdzie jest jeszcze mokro, tak naprawdę mokro w ziemi, ten nasiąknięte, a gdzie jest po prostu sucho. Ale widoki, no musicie przyznać, że są naprawdę piękne. Tutaj z góry zajebiste. Teraz 2-2. Jak pamiętacie, tutaj z tego pola uciekła gospodarzowi przyczepa. Tutaj się wbiła w skarpę. Większość na pewno pamięta tego vloga ze żniw. Ciekawie robić. Kawałek też duży nie jest, ale zbieramy wszystko, co się da, gdzie się tylko da. Akurat tutaj mamy kilka kawałków, no dość sporo zresztą, no co ja tu będę ukrywał, bo to łąki, kawałki pola po prostu uprawnego. No jest tego trochę. Jest tego dość sporo. Jeszcze przebronuję tę bruzdę, co tu jest. Dlatego no zbieramy to wszystko. Robimy w tym polu. No i musimy sobie jakoś tutaj radzić, jakoś to działać musimy.
inaczej na gospodarce się nie da. Trzeba sobie radzić. Żeby, jak to się mówi, przetrwać. Nawet takie właśnie czasy jak teraz, co cena mleka się za bardzo nie zmienia. Cena świń się nie zmienia. Cena bydła, no to teraz trochę znowu z tego upadku się podniosła. I znowu tu będzie problem. Zobaczymy. Od tamtej strony. Samo wcale nie lepiej. Tylko, że tutaj z tej strony jest trochę mniej agresywna ta górka. Z tamtej jest bardziej. Kompleksa po prostu strasznie mi wadzi. Słabo widać. Bardzo słabo. Na to nic niestety nie poradzę. Znowu ogień 2-2. Tutaj błoto nagromadziło się tej wody. Jeszcze dzisiaj mam do zrobienia 3 kawałki.